Księga Hioba, rozdział ósmy. Odezwał się Bildat z Szułach i powiedział: Jak długo jeszcze będziesz tak mówił, a twoje słowa będą jak gwałtowny wicher? Czy Bóg nagina prawo, czy wszechmocny gwałci sprawiedliwość? Jeśli twoi synowie wystąpili przeciw niemu, odda ich w moc ich własnego przewinienia. Jeżeli jednak zwrócisz się do Boga i będziesz błagał wszechmocnego o łaskę, jeśli jesteś niewinny i prawy, Wtedy On na pewno będzie czuwał nad tobą i odnowi twój dom, bo jesteś sprawiedliwy. Choćby twoje poprzednie dobra były niewielkie, późniejsze będą ogromne. Zapytaj pokoleń, które były, poznaj doświadczenia ojców, gdyż my jesteśmy zaledwie od wczoraj i nic nie wiemy, a nasze dni na Ziemi są jak cienie. Oni natomiast na pewno cię pouczą, ich mądrość ci odpowie. Czy może papirus rosnąć bez mokradła, a sitowie rozkrzewiać się bez wody? Chociaż wypuszcza świeże pędy i nie jest wyrwany, jednak usycha szybciej niż inna trawa. Tak dzieje się z każdym, kto zapomina o Bogu, przepadnie nadzieja bezbożnego. Krótko trwa to, czemu zawierzył. Jego pewność jest jak nić pająka. Oparł się o własny dom, lecz upadł i chociaż się go uchwyci, nie wstanie. W świetle słońca bezbożny nabiera tężyzny, jego pędy wychodzą nawet poza ogród, jego korzenie są splątane wśród kamieni, żyje nawet na skalnym podłożu. Kiedy jednak zostanie wycięty ze swojego miejsca, ono się go wyprze: nigdy cię nie widziałem. Do takiego to szczęśliwego końca wiedzie jego droga, a z tego samego prochu wyrastają następni. Naprawdę, Bóg nie odrzuca niewinnego ani nie wspiera złoczyńców. Jeszcze Twe usta napełni śmiechem, a Twoim wargom każe wołać radośnie. Twoi wrogowie natomiast okryją się hańbą, rozpadnie się namiot bezbożnych." nie bardzo ciekawa wypowiedź tego drugiego, drugiego przyjaciela, czyli Bildada. Zobaczcie, on mówi... To jest takie zdanie, które, myślę, wielu katolików mówi, nie? Skoro ma jakieś przekonanie, co w się sensie ma przekonanie, że za dobre rzeczy Bóg by na pewno błogosławił, a za grzechy doznajemy nieszczęść, to nawet jeżeli Hiob mówi, ale nie widzę w sobie żadnych złych rzeczy, nawet mówi, nic złego nie zrobiłem, a nawet gdybym popełnił jakiś grzech, to jak to może być tak, że Bogu ten grzech przeszkadza? To on mówi, nie, 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 to tylko z pozoru tak wygląda, że nic nie zrobiłeś. Zobaczcie, on mu wciska. Że on po prostu musi być grzeszny, no a że ewentualnie jeżeli nie jest grzeszny, to spokojnie, spokojnie zaraz Pan Bóg ci to odwrócić. To jest tylko taka chwilowa już trudność. Kochani, są takie nieszczęścia, które nie biorą się z naszej winy. Są choroby, są tragedie, są jakieś katastrofalne wydarzenia, które nie wzięły się dlatego, żeśmy ściągnęli je sobie na głowę. Oczywiście takie też są, to jasne, ale są takie, któreśmy takimi nie zrobili. I w żaden sposób żeśmy na nie, jeżeli tak można powiedzieć, nie zasłużyli. które się po prostu dzieją, bo jest zło na świecie, bo są inni ludzie źli, bo jest szatan, bo świat jest popsuty po grzechu pierworodnym. One się dzieją naprawdę bez względu na to, no właśnie, czy jesteśmy święci, czy nie. I jednocześnie wcale nie oznaczają, dobra, to jest tylko tak na chwilę. Zaśleczkę Pan Bóg to Ci wynagrodzi. To jest też takie gadanie katolickie czasem, że, no dobra, spokojnie, to na, na Ziemi się pomęczysz, potem po śmierci Pan Bóg Ci wynagrodzi. Ale kochani, w sercu człowieka rodzi się pytanie, ale dlaczego? Dlaczego mam czekać na kiedyś? Dlaczego mam czekać na to, że kiedyś Boże dasz mi tam coś wielkiego, a teraz no, dzieje mi się to, co mi się dzieje, i mam jeszcze Cię w tym uwielbić? Kochani, są trudne pytania. Jak zobaczymy za momencik, Hiob się nie zgodzi oczywiście znowu. Będzie próbował to zrozumieć, będzie próbował jakoś się włożyć w to ich myślenie, ale ono mu nie odpowie na wszystkie pytania. Pytania bez odpowiedzi. Pytania, gdzie nie wszystko jest jasne. Pytania, gdzie naprawdę nie wiadomo, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej, czemu nam się różne rzeczy przydarzają. Nie bójmy się. Księga Hioba nie boi się takich pytań.